Cześć wszystkim, z tej strony Polski Pingwin. Witam was w kolejnym odcinku mojego Jogboxa. Widzicie, że mam jakieś głupie słuchawki, to są skarpetki. Tak, skarpetki na moich uszach, ponieważ zepsuły mi się znów moje drugie słuchawki. Już naprawdę zepsuły, nie wiem co się stało, po prostu coś się stało i teraz naprawdę już nie działają. Niestety muszę te używać, te tylko działają tutaj, czyli przepraszam, jeżeli nie jest równo na przykład muzyka z głosem i z grą, ale nie wiem, nie będę mógł tego ustawić, ponieważ słyszę tylko z jednej słuchawki. Ale pozytywna rzecz jest, że skończyliśmy w zajebistym, nowym, ciekawym miejscu, właśnie tutaj. Tutaj skończyliśmy na tym X-ie. Jeżeli nie widzieliście poprzedniego odcinku z live'em, to polecam, żeby raczej zapraszam, żeby oglądać, żeby wiedzieć co było grane, co jest grane i jak tu się dostaliśmy. O, nice! Hunger Scroll, nice. Scrolle bardzo przydatne. Prawie mogę zrobić z nich z książki Lapis Lazuli Block. No i skończyliśmy na tych pirackich wyspach. Będziemy dzisiaj będzie jazda na pirackie wyspy. Dzisiaj mamy tutaj raz, dwa, trzy pirackie wyspy i malutki statek, który chciałbym sprawdzić, ponieważ nie widziałem w ogóle w życiu takiego stateczka, takiego właśnie na Jogboxie. W całym czasie, którym grałem, nie widziałem takiego ciekawego, malutkiego stateczka. Wygląda na to, że zbiliśmy na jakąś piracką bazę, tak szczerze mówiąc, ponieważ trzy schowane pirackie... O, shit! Kapitan? Kapitan tu jest? Ej, lepiej zmykam stąd. Kurczę, oni mnie wow! Oni mnie rozwalą normalnie. Oh, shit. Próbują skakać tutaj. Kurczę. Muszę ich załatwić. Ktoś mnie tutaj strzela z tyłu. Oh, shit. Atakują siebie? LOL! Ja załatwię tego gościa. O, oh, shit, spadłem. Mam nadzieję, że dam radę! Nie wiem nawet, kto mnie już atakuje. Ale zaje fajne miejsce znalazliśmy. Nie mogę się doczekać, eksplorować wszystkiego. Dzisiaj będzie trochę krótszy odcinek, ponieważ po pierwsze słuchawki, po drugie zaraz mam trening i będę musiał lecieć na trening, bo mam zawsze... Co moja skrzynka robi? Zawsze mam trening... Ej! Pozwól mi zbierać te itemy. Zawsze mam trening rano, w niedzielę i teraz nagrywam rano też w niedzielę. Musimy... O, w końcu załatwiliśmy gościa. Kurczę, bo już prawie zginęliśmy. A skrzynka? Skrzynka chyba jest ok. Jak tam skrzyneczka? Pięknie! Nawet nie ma ani jednej malutkiej rzeczy źle z naszą skrzynką. Powiem tylko, że chciałbym wyrzucić parę rzeczy, jeżeli mogę otworzyć. To mogę wrzucić to, mogę wrzucić też. Chciałbym zrobić miejsce na lepsze itemy na przykład. To też niepotrzebne, to też nie aż takie potrzebne. To bardzo proste do stworzenia, to też. Music disk. Okaże się, czy będziemy potrzebowali, czy nie. Tu mamy dużo tego cobblestone'a, nie aż taki potrzebny. Ktoś, a nie, myślałem, że ktoś tam. Okej, wyrzucamy te wszystkie itemy, już nie są nam potrzebne. Pięknie, dziękuję bardzo. I lecimy. Czy to jest przypadkiem? Nice, artefakty, nice. I zegarki mówiliście, żeby zbierać, ponieważ dużo wisu zrzucają. Czyli widzicie, czytam wasze komentarze zawsze. Ale to możemy wrzucić do środka, ponieważ nie jest nam przydatne. I to jest bardzo słaby kryształ, ender kryształ. To nie jest nam aż taki potrzebny. Widzę, że tutaj... Ups, chciałbym wskoczyć na górę, jeżeli jest możliwość taka. O, Jezus jest. I znów w dół. Pięknie. Okej, tym razem będzie. Op, hopsa, jest. I tutaj wejdziemy do... Ale dziwne. Dwa łóżka, czy co? Nice. Więcej artefaktów i zegarków. Tak jak chcieliście. Wow. Dużo nazbierać, musimy postakować je, bo inaczej będą zajmować dużo miejsca w naszym ekwipunku i tego na pewno nie chcemy. Ponieważ mamy jeszcze trzy miejsca do eksplorowania. Mamy ten tutaj, ogarnęliśmy to. Tak w ogóle, czy znaleźliście takie kiedyś miejsce? Co to jest? To wygląda ciekawie. Zwykłe drzewo, czy jakieś... ciekawe.
Cześć, rano. Pierwsze co wstałem, zacząłem nagrywać odcinek. Wow. Dla was od razu. Okej, skończyliśmy tu. To wygląda ciekawe, ale zostawimy to na inny jakiś czas. Tak w ogóle, gdzie wszyscy byli wczoraj? Co robiliście wczoraj? Sobota wczoraj była. Dużo was przegapiło live'a. Co się stało? Czemu? Gdzie byliście? Co robiliście? Jak tam weekend minął? Zdaje mi się, że dużo was w takim razie mieliście jakieś ciekawe i różne fajne plany, skoro was nie było. To powiedzcie mi, co robiliście takiego. Coś było wczoraj jakiegoś... Oh, nice. Załatwiony. Coś było wczoraj takiego wow? Coś się działo takiego, coś, o którym ja nie wiedziałem, że przegapiłem coś, czy co? Nie wiem, musicie mnie poinformować, kiedy takie rzeczy się dzieją. Żebym wiedział, żebym mógł... Może coś przegapiłem, może coś było ważnego na przykład. A czy ja wiem? No ale wow, sorry, ciągle siewam. Ej, nic na to nie poradzę, ponieważ jestem wow, super zmęczony. O! Yo! O kurczę! Za to poświęciłem się dla was. Wow! Wow! Oh shit! Oh my god! Zginę! Normalnie zginę! Muszę stąd uciekać. Oh my god! Normalnie pirackie bazy! What? Oh fuck! Zmykamy stąd. Na statek. Oh yes, nice. Oh shit! Idą na mnie. Jeden gościu. O, z łukiem. Nienawidzę tych z łucha. Spadaj. Nice. Wow. Ale mnie prawie mnie ściągnęli. Tyle ich tu jest. Zrzucę parę pochodni. Chciałbym, żebyście mogli widzieć wszystko, co się dzieje. Nice, okej. Idzie gość z łukiem. Skoczymy. Nice. Mamy. Złapał nas niestety. Dawaj, ging. A ty możesz tam iść sobie. Zobacz, jak tu czekają na mnie. Kurczę. Chciałbym to wszystko zeksplorować, ale nie wiem, czy damy radę wszystko dzisiaj. Będzie taki... Tak na... What the fuck? Będzie na parę odcinków. Oh, nice! Ale zajebiście! Różne wow! Różne pokoje i wszystko. Oh, nice! Gunpowder przydatny, resztę nie za bardzo. Oh, ale fajne. Różne pokoje. Hookshot, ludzie mówiliście, żeby zbierać hookshoty. Widać, że jeszcze coś tam. O, oni są w wodzie. Tak, tak, teraz wiem. Skryjówka, pochodnie, hookshot. Myślałem, że będą jakieś fajne artefakty. Słaby. O, złote jabłka, nice, i scroll. Yes. To dobrze, zawsze dobrze. I tutaj jest gościu, musimy go załatwić teraz. Otworzymy, o, gdzie on jest? Co? What? A, jest. Tam leci, nie wiem czemu. O, mamy go. I wyjdziemy sobie. Tu, ups. A, tu wyjdziemy sobie. Yo! The fuck? Yo, normalnie to jest baza. Bazy pirackie. Normalnie bazy pirackie. Ja pierniczę. Wow, będziemy musieli... O, będzie zajebisty ten kolejny odcinek. Ten odcinek, tak jak mówiłem, będzie bardzo króciutki, ponieważ jeszcze chcę coś nagrać dzisiaj ciekawego dla was. Wow, fuck! Wow, ile ich do mnie... O, shit! Jak on mnie zwali, to będę miał przesrane. Widzieliście, ile ich tam jest? Zobacz, ile ich tam czeka. O, shit! Ale fajne! O, jest! Nigdy nie znalazłem takiej bazy. Wow, będzie ciekawe. Mamy parę takich baz właśnie do obszukiwania. O, nice, będę zajebiste od parę odcinków. Mam nadzieję, że mamy wystarczająco miejsca w ekwipunku, żeby nazbierać wszystkie fajne ciekawostki, które znajdziemy. Raczej mam nadzieję, że znajdziemy jakieś fajne ciekawostki. Tak by było fajnie. Tak w ogóle to Klaudia poszła na karbut. Op! Ja nie poszłem na karbut, Klaudia poszła na karbut. Ja wstałem, żeby nagrywać odcinek, zanim pójdę na trening dla was. W sumie chciałem iść na karbut. Długo nie byłem na karbucie, ale w sumie nie jest tak aż ważne. I tak bym, tak mało rzeczy kupuję z karbutu i mam takie coś, że po prostu lubię, jak rzeczy są nowe. Nie lubię za bardzo używanych rzeczy. Nie z powodu, że nie wiem, po prostu dziwnie się czuję używając rzeczy, które... nice. Rzeczy, które były już
używane. Nie wiem, macie takie same coś? Czy przeszkadza wam to? Byliście w ogóle na Karbucie? A jakie jest, jak byliście na Karbucie? Ja byłem na Karbucie. Karbut jest takie coś, co w sumie nie wiem, czy tak samo jest po polsku. Ale sprzedaje się rzeczy z bagażnika, na przykład jedzie się autem i wyciąga. Zbierasz rzeczy po domu, jakieś rzeczy, które chcesz sprzedać. Wtedy jedziesz i sprzedajesz je tam na takim placu wielkim. Tutaj mam takie przeczucie, że coś tu się kryje. I nie miałem racji. O, kryją się kolejne ci. Wow, ile tu jest. Ile tu jest rzeczy. Zobacz, tam jeszcze jest coś. O, to jest to dziwne, co znaleźliśmy. O, chodź, pójdziemy do tego. To dziwne, czekaj, ogarniemy to miejsce szybko. Tutaj nic takiego. W sumie tutaj, wow, dużo kombinują tutaj. Szkoda, że w sumie ich zabijam z jednej strony, ponieważ fajne budowle mają tutaj. Wrzucimy tu parę itemów szybko. Złoto, żelazo, scrolling nie możemy wrzucić, gunpowder można i idziemy dalej. O, ktoś mnie atakuje, nic nie widzę i jest. Pochodnią nic mu nie zrobię. Miecz, mam cię. Nice. Okej, okay. Czyli przyszliśmy stąd, poszliśmy tam, teraz idziemy tu w górę. O, jak fajnie. Wow. Skrzynka, nie strasz mnie tak. Ale fajnie, naprawdę. O, przeskoczyć muszę skrzynkę. Gdzie my idziemy? Nice. O, polecam ściągać save. Dałem save w poprzednim odcinku. O, kapitan, fuck. Kapitan bazy. O ja. Oj, rozwala mnie. Muszę go odpchnąć, żeby był trochę dalej. Zjeść sobie szybko złote jabłko. A w sumie może i... Może mnie nie załatwi. Może dam radę. Wow, tyle piratów tutaj nigdy nie widziałem. O nie! O, załatwi mnie. Jabłko złote. Jem. Jest. Jedno. Idzie za mną nadal. O nie. Uciekł. Dałem radę, uciekł. Mam nadzieję, że moja skrzynka z nim nie walczy. No i dobrze. Bierz go skrzynka. Bierz go skrzynka. O, teraz będzie się teleportować. Pójdziemy gdzieś bezpiecznie. Na przykład tutaj jest. What? Yo. Ale fajne skryjówki. Normalnie by można stąd zrobić. Bardzo fajne mi się podobają takie. Oh fucking dick. Zbił mnie. Tam jest na górze. Widzę go. Co to jest? Nie, to wilk! Czyli kapitan jednak... Kapitana jednak nie było. Jak pójdę tu na górę, powinien się to mnie przyteleportować. Kapitanie! Nie ma go. Nice! Zaje fajne. Naprawdę. Super. Tylko, że ich tam będzie sporo. Nie, skrzynia! Uważaj, co ty robisz w ogóle. Ogarnij się. Skacze i wszystko. To jest nam w sumie. Ups, wyrzuciłem je. No i w sumie i dobrze. Możemy je wyrzucić. I tak się nie przydadzą za bardzo, ponieważ możemy rozdzielić normalne złote deski. I tam mamy teraz ekstra miejsce. Na coś. Na scroll może być. Okej, okay, sweet. Ogarnęliśmy te itemy. Tutaj nie ma wejścia. Kapitan jakoś teleportował się. Gdzie? Ciągle będę się bał teraz, że to kapitan do mnie się teleportuje. Ja chcę iść tam. To jest takie fajne. Już byliśmy tam, już ogarnęliśmy, co te. To w tych skryjówkach są. Wow. Wow. Co to jest? O, to jest taki ten. Taki zwykły ten. Tylko że. Poza tym, że jest zwykłe, tutaj jakieś goście na mnie nadchodzą. O! O, sheesh. O! Ciągle myślę, że ten kapitan. No okej, okay, no to idziemy w dół. Sporo ich jest. Stamtąd nawet przyszli. Kurczę, ja napadłem jakąś, naprawdę, ja chyba napadłem główną bazę. Piracką w tym całym Yogboxie po prostu. Albo może z tego świata, po prostu może są różne tereny poza wodą i wszystko. Wygląda mi na to, że no napadłem po prostu, znaleźliśmy skryjówkę
główną skryjówkę piracką. Zobacz, ile tego tu jest. I zajebiście, te, nie mogę, po prostu zajebiście wyglądają te wyspy tutaj. Gerulf Waldemar. Nice. I co tu mamy w środku? Cider zawsze dobry. Hej! Zamknięte wszystko. To nie fair. Powinno pootwierać się, kiedy zabiliśmy wszystkich gości. Czyli co, mówisz mi, że jeszcze jacyś gości tu czekają? Ja... Ale będzie fajnie, żeby wziąć ten cider. Yo, jak? O, szkoda, że tu nie mam domu, to by było fajnie. Zobaczcie, jakie fajne, ciekawe struktury, wszystko tak ładnie zbudowane. O, ostro polecam, jeżeli gracie na... ściągniecie save'a i zaczniecie grać na tym save'ie i chcecie zrobić sobie nowy dom. To jest miejsce na nowy dom. To jest miejsce na nowy dom, na pewno. Szukam tego gościa teraz. Ponieważ wszystkie skrzynki się otwierają, kiedy zabijesz każdą osobę, która broni tą wieżę. Ale nie widzę żadnego kolejnego gościa, żeby bronił tutaj tą wieżę. Może i jest na drabince u góry. Zobaczymy, wszystko się okaże. Chodzi po drabince, jest na górze. Nie ma go na górze. Okej, spoko, czekaj, sprawdzę coś tylko szybciutko. Okej. Czyli... kurczę, nie wiem, gdzie on może być. Może jest tutaj w środku. Nie ma go. Szkoda. Tutaj i tak nic nie ma. W sumie, co byśmy stąd dostali? Parę pieniążków, to w sumie dużo. To jest dużo pieniążków. I tutaj parę ciderów. Nie wiem. Spróbuję wrócić, może i okaże się, że gościu tutaj stoi i czeka, chcesz coś potem. Kurczę, ta skrzynka jak je. Chickeny zjadły? Czy skrzynka zjadła chickeny? Ja nie mam pojęcia, ale kurczę, mało i tak tych chickenów zostało. I ta skrzynka mi zżera wszystko. Okej, pójdziemy. Pójdziemy teraz. Kurczę, myślałem, może to jest! O nie, myślałem, że to ten gościu. Czekaj, ogólnie chciałbym pojedynczo załatwić te wyspy, bo już tam byliśmy. Tam jeszcze nie byliśmy, to będziemy ogarniać również z Battle Towerem w live jutro. Myślę, że tak będzie fajnie zrobić. A tutaj musimy teraz wbić. Myślałem, żeby wbić w taki sposób, nie wiem, czy to jest dobry pomysł. W sumie nie jest aż taki dobry pomysł. Chciałem wbić tak z góry, nie? Że wylądujemy od razu na kapitanie, ale myślę teraz sobie, skoro nasze itemy naprawdę się psują, może i lepiej... A, zamknąłem firanki, dlatego tak ciemno. Może i lepiej, żeby nie walczyć jeszcze z nimi. Albo jakoś spokojnie tutaj spróbować wbić, bo jak wbiję na statek, to będzie masakra. Okej, wbijam na statek. Idą na mnie już! Nie! Pochodnie znów! Kurczę, zawsze z tą pochodnią. Zrzucę ich ze statku, tak będzie najłatwiej. Nice. A ci, co nie zrzucę, ci, co nie spadną, to ogarnę ich sam. O! Kombinuję, gościu. Nieźle. Jumper Pro. Gdzie jesteś? O! Spadł ktoś tutaj? O! O! Gdzie on jest? Na pomoc! Tam? To on? To nie on. Ktoś inny mnie atakuje. Czekaj, mogę tego gościa zaatakować, tak? O! Nie, głupi. Czemu ja tak zrobiłem? O, w sumie spoko. Tylko musimy teraz wyjść stąd. Okej, żeby nie rozwalić drzwi. Możemy w tak... O, myślałem, że schowany pokój. A! Idą na mnie. Wiedzieli, że tutaj się wbiłem w dół. Ale w sumie, jak chodzą wszyscy na mnie w jednej alejce, to jest bardzo prosto, żeby ich ogarnąć. Zawsze pożydatne. Chickeny można by było usmażyć, ale nie mam gdzie. Nie mam gdzie, ja w sumie mam gdzie. Mam gdzie, były te wcześniej. Nic takiego ciekawego tutaj. Longbow. W sumie, fajnie by było ich ściągnąć z łuku. O! Kolejna skrzynka! A, widzimy, teraz się tutaj kryły itemy. I tutaj też? Yes! Następny scroll. Czy ja przypadkiem... ja chyba na tamtym statku nie wziąłem tych
skrzynek tutaj. Patrzyłem na tamte skrzynki w rogu? Nie wiem, napiszcie, bo ja sam nie pamiętam już. Jeżeli nie wziąłem tych skrzynek, to pójdziemy wziąć te skrzynki. A tutaj co jest? O, widzę, że dużo przegapiłem na... O nie, w sumie to samo miejsce. Myślałem, że jakieś kolejne nowe. Chciałem powiedzieć, że dużo przegapiłem. Tutaj będą dwa goście. Czekaj, ściągnę go z łuka. O, tak będzie łatwiej. Longbow. Pow. Bow. Ale silni są. Bow. I nic nie mam już. Gdzie jest moja skrzynka? Wyrzuciłem wszystkie te siś. Nie mam strzałek już, czyli longbow mogę wrzucić. Przydał się do parę ataków, ale nic takiego, tak szczerze mówiąc. Ogarnąć tych gości musimy. O! Idą na mnie, żeby mnie tylko nie wrzucili do wody. Rany! Czemu oni są tacy silni? Ci piraci naprawdę są najtrudniejsi. Naprawdę są silni. Naprawdę są silni. Co można wrzucić jeszcze? Zobaczymy, co się zestakuje, a co nie. Czyli... Music disk niepotrzebny. Teraz możemy go wyrzucić. To wyrzucimy. To też. Ej! Jak one Chciałem powiedzieć, jak one wracają do mojego ekwipunku, ale teraz się wszystko okazało. Drewno, nie aż takie ważne. Diaks. Oczywiście diaks pójdzie tu. Fajnie. Okej. Tutaj gdzie jesteśmy? Gabinet sowany. Myśleli, że tego nie obczaję, nie? Sowany pokój. Okazało się. Wiedziałem, że tu będziesz. Gościu. Myślałem, że skrzynki tam się kryły. Nice. Mamy pochodnie na maksa. Co tu jeszcze mamy? Nic. Taki malutki pokoik, ale zajebiście się chodzi w takich miejscach nowych. Wszystko jest nowe. Czekaj, ogólnie tam nie byłem na dole jeszcze. Wcześniej nie byłem. O, może i nie dobry pomysł, żeby tam iść. Widzę teraz, że nic takiego jednak tam nie ma. Czyli idziemy tutaj od razu. Załatwić to. Spróbujemy ogarnąć tego pirate bossa. Tego drugiego pirate bossa. Jeżeli skrzynka zdecyduje, że chce się posunąć stąd. Okej, spoko. Muszę uważać na swoją zbroję. Już mi prawie rozwalili. Będę musiał wrócić do domu i wszystko naprawić w sumie zaraz. Wow! Żeby mnie tylko nie trafili, bo to jest problem. Muszę uważać, żeby mnie nie trafiali. Kiedy mnie trafią, wtedy zbroja moja się niszczy bardzo. O, nawet mam protection na tym. Kurczę. Zawsze używać protection, mówią. Ja używam protectiona i tak mnie prawie zabili. Sheesh. Tutaj jest ich sporo, muszę uważać. Poczekam, aż pierwszy gościu sam przyjdzie na mnie. Zrobimy ich pojedynczo, tak. Próbuję wywołać tamtych. O, jest, właśnie idzie. Teraz będzie trudno. Idzie. Kurczę, z łuku. Shit! Melonem im nic nie zrobię na pewno. Tylko muszę się ruszać ciągle. Jest. Muszę naprawdę uważać. Szkoda, że nie mogę gdzieś tutaj naprawić wszystkiego. Następny łuk. Kolejny łuk, czy coś się źle widzę? Myślałem, że... jest tam gościu z... Nie ma. Nie wiem, skąd ktoś mnie strzelał. Tam musiał być ktoś na dole. Czyli spoko, czyli znaczy, że tutaj będą sami z siekierami wygląda, że mają siekiery. Ktoś mnie atakuje? A skrzynka? Gdzie jest moja skrzyneczka? Skrzyneczka chyba spadła. Chyba zaraz się do nas teleportuje, mam nadzieję. Shit! Teraz będzie właśnie wielki problem. Mogą mi i zepsuć zbroję. I wtedy jak... Shit. Niedobrze. Jak oni mi zepsują zbroję, to naprawdę mam przesrane. Wtedy ja tak szybko będę ginąć. Nie tylko tak szybko będę ginąć, ale stracę moje... Wow! Shit. Ja prawie... musimy lecieć do domu zaraz. Spoko. No to w takim razie czekajcie. Mam nadzieję, że... Kurczę, tam będzie boss. Bossa ogarniemy w na...
Ło, nie masz szansy. Nie masz szansy, muszę lecieć do domu. Ło, kurczę, niestety. Zaraz tam będzie boss na górze i tak. Gdzie jest moja skrzynka? Fuck. Prawie wszystko straciliśmy. Ale zajebiste to, naprawdę. Polecam, jak ściągnęliście save'a jeszcze raz, polecam, żeby tu przyjść. I tam coś przegapiłem. Kolejny airship, czy ten sam? Chyba ten sam mi się zdaje. Ciekawe wygląda. To ja w takim razie w międzyczasie wrócę do domu, naprawię itemy. Spotkamy się w kolejnym odcinku, gdzie będziemy dalej tutaj sprawdzać ciekawe miejsce, ogarniać wszystko. Polecam wracanie ze mną w kolejnym odcinku. Może i zrobię live z tego, nie jestem pewny. Ale jutro, czyli poniedziałek, będzie następny odcinek. Codziennie odcinek z Jogboxa. Nieważne co jest, zawsze się staram, żeby dać wam ten odcinek, przynajmniej jeden codziennie. Teraz idę na trening. Trochę się spóźniłem. Przepraszam, że ziewanie. Ale mam nadzieję, że wam się filmik spodobał. Oczywiście spróbujmy dobić do tych 2000 łapek na filmik, jeżeli damy radę. Mam nadzieję, że film ogólnie wam się spodobał i możecie subskrybować do mojego kanału na więcej takich filmów. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie, cześć.